Dobra, nie trafił. Udało się obronić. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii na kanale. W tle może pokażę ustawienia, a ja na szybko opowiem, o co będzie chodziło w serii. Otóż będzie to taka trochę wzbogacona droga do Grand Championa na trybie 1v1. W jaki sposób wzbogacona? Otóż po pierwsze, będę się starał dawać jak najwięcej wskazówek, jak najwięcej podpowiedzi, co możecie robić na danej randze, żeby sprogresować, jakie błędy będę najczęściej zauważał. No i myślę, że najważniejsza rzecz będzie taka, że w zależności od rangi będę mógł dopiero odblokowywać dane zagrania. I co mam na myśli? Na samym początku serii nie będę mógł używać przykładowo boosta, obrotu w powietrzu, czy też bumpów. Aby tak jakby odblokować możliwość używania tych rzeczy, które wcześniej wspomniałem, będę musiał kolejno, by odblokować boosta, wygrać mecz z brązem, aby odblokować obrót w powietrzu, wygrać mecz ze silverem, ślizg, czy też drift, to muszę wygrać spotkanie z goldem. Od platyny będę miał możliwość trzymania piłki na dachu, jazdy z piłką na dachu. Jeżeli wygram z diamentem, to odblokuje możliwość bumpowania przeciwników, czyli po prostu uderzania w nich. No i jak pokonam czempiona, to już będę miał do dyspozycji aeriale i tak naprawdę wszystko, bo nic więcej nie będzie zablokowanego. Na sam start już odpowiem, dlaczego to jest droga do Grand Championa, a nie do Supersonic Legend, skoro jest taka ranga. Otóż zwyczajnie w tym sezonie jeszcze może być problem, żebym na głównym koncie wbił na przykład Supersonic Legend na trybie 1v1, mając nielimitowaną liczbę spotkań. No w skrócie po prostu jestem na razie za słaby, ale do Grand Championa myślę, że jak najbardziej wystarczy taka seria, tym bardziej, że jeszcze dwa sezony temu to była najwyższa ranga w grze. No i co, zaczynamy z rangą Bronze 1. Mam po prostu nadzieję, że wam przypadnie ta seria do gustu. Ja już sobie usunę te klawisze, których nie mogę używać i zaczynamy. No i dobra, pierwsze spotkanie w serii. Generalnie używam Buckets Moda, pewnie na ekranie zobaczycie zaraz po prostu, jak wygląda moje auto w Buckets Modzie, ponieważ nie mam tych przedmiotów. Co tu się dzieje? Chyba był przez chwilę AFK przeciwnik, ale mniejsza, strzelamy bramkę. Generalnie nie mam tych przedmiotów, to jest zwykły Octane. Jeżeli chcecie sobie zrobić takie same auto, to czy też po prostu kupić jakikolwiek przedmiot lub wiedzieć, jak się nazywa, to podsyłam zdjęcie z Buckets Moda, po prostu screen, jak to wszystko wygląda. A my tutaj wygrywamy, na razie dobrze nam idzie, pomimo tego, że w zasadzie gramy na kogoś z wyższą rangą. Jest już Buckets Mod na Epic Games, jeżeli chcecie zobaczyć, jak zobaczyć na przykład MMR, czyli poziom, rangę w trakcie meczu przeciwnika, to jest poradnik na kanale, do którego zaproszę. O kurde, już widzę, że nie mam Power Slide'a, czyli ślizgu driftu, czy jak to się nazywa. Ani boosta, i to może stanowić problem. Ale naprawdę na tych rangach, jak widzicie, na razie wiele nie trzeba. Tak w ogóle jestem ciekawy, ilu z was ma tak naprawdę brąza? Czy jest dużo osób z taką rangą? Czy mało? O kurde, tego się nie spodziewałem. Tutaj przeciwnik jak najszybciej pojechał do kick-offa, czyli wznowienia, i strzelił bezpośrednio bramkę. Mam nadzieję, że ta seria w zasadzie pomoże części z was wyjść na wyższą rangę, zobaczyć, że jak niewiele trzeba, żeby awansować na początku. Po prostu zobaczyć, czego się warto uczyć na samym początku, na czym się skupić. Generalnie już od samego początku widzę, że chyba najbardziej mi brakuje ślizgu. Jako nowi gracze pewnie sobie nawet nie zdajecie sprawy, jakie to jest istotne, ale używanie driftu jest naprawdę niesamowicie ważne pod kątem w zasadzie wszystkiego. Ale strzelamy bramkę na 4-1. Na razie idzie gładko. Co do samej serii, to generalnie nie wiem, o której godzinie się pojawi dzisiejszy odcinek, aż mnie zatkało, bo znowu tracimy bramkę ze wznowienia. No, dopóki nie będziemy mieli boosta, to będzie zdecydowanie największy problem, ale wracając na temat, no nie, czy będziemy tracili bramki ze wznowienia przez to, że nasz przeciwnik zauważył, że nie mamy boosta? Nie może tak być. Musimy z nim wygrać, żeby w ogóle odblokować możliwość boostowania. A to może nie być takie łatwe. Dobra, jakimś cudem obroniłem. Ej, to naprawdę może być trudne na początku, bo nie mamy ani boosta, ani ślizgu. Ale na szczęście mamy piątą bramkę. Dobra, bo chyba tego w życiu nie powiem. Generalnie będę chciał co tydzień wrzucać odcinki z tej serii w poniedziałki o godzinie 14:30, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli nie będziecie źli, że... No po prostu, jeżeli wam się spodoba seria, nie wiem, jakbym to miał powiedzieć inaczej... Jeżeli, no po prostu jeżeli wam się będzie podobała seria, to oczywiście będziemy ją kontynuowali. Mam nadzieję, że tak będzie, ale się w ogóle rozgadałem strasznie dużo. Na razie idzie dobrze, ale znowu jest wznowienie, z którego tracimy bramkę.
Nie wiem, jak to powstrzymać, naprawdę. Nie mam pojęcia. Aha, i jeszcze jedna rzecz, bo widzę, że nasz przeciwnik ma dużo wyższą rangę od nas w tym spotkaniu. Tracimy kolejną bramkę ze wznowienia, ale jeżeli na przykład okazałoby się, że nasz przeciwnik ma rangę złoto, a ja nie mam jeszcze odblokowanego boosta ani nic, to nie będzie tak, że odblokuję trzy rzeczy naraz. Po prostu muszę wygrać na początku, jak wygram, to odblokuję jedną rzecz, czyli boost. Potem dopiero obrót w powietrzu i tak dalej. Ale naprawdę muszę się wziąć za siebie, żeby nie przegrać tego spotkania, bo przeciwnik zdecydowanie wykorzystuje wznowienia, na których nie używamy boosta. Jeszcze co? Nie mogę używać boosta, ale przynajmniej zabiorę mu. Słabo by było przegrać już w pierwszym meczu. Na szczęście dostaliśmy podanie. O nie, wznowienie kolejne. Wiecie co, może zrobię taki trik. Dobra, to było beznadziejne, ale myślałem, że to może zadziałać. No jak uderzy pod poprzeczkę ze wznowienia na pełnym rozpędzie, to jest ciężka sytuacja. Dobra, zblokujemy to. Okej, udało się zblokować. Na szczęście nie trafia w piłkę, na spokojnie podjeżdżamy. Tutaj fake. I strzelamy na pustą bramkę. Kurczę, naprawdę pada bardzo dużo bramek w tym spotkaniu. W sumie nie spodziewałem się, ale jak będą takie wznowienia cały czas, to cały czas będzie tyle bramek padało. Siłą rzeczy. I cyk na pustą. Nie ma boosta, ale nie ma paniki, więc udaje się wykorzystywać sytuację. Okej, przeciwnik się wywalił w bramce. Zapomniałem, że nie mogę mieć piłki na dachu, ale tutaj tak była pusta bramka, więc to nic nie zmieniło. Ale to taka skleroza chwilowa. Generalnie chyba od platyny dopiero będę mógł mieć piłkę na dachu, jeździć z piłką na dachu, także nie gniewajcie się. Tak była pusta bramka. Dobra, nie trafił. Dało się obronić. O! O, no nie wierzę, nie zdążyłem. Ale w ogóle wracanie na pozycję, nie posiadając tych wszystkich udogodnień typu ślizg i tak dalej, to jest ciężka sprawa. Generalnie za dużo moim zdaniem pada bramek w tym meczu. Jeżeli tak będzie w każdym spotkaniu, to nie mam pojęcia. Nawet jak będę pokazywał same bramki, to ta seria może trwać bardzo długo. W sensie odcinki będą bardzo długie. Planowałem rzucać więcej spotkań na odcinek, a tutaj widzę, że dwa mecze to będzie tyle bramek, że Okej, blokujemy. Okej, nasz przeciwnik nie trafił w piłkę. I strzelamy na spokojnie w bramkę. 11 do 9, 2 minuty do końca. To zdecydowanie będzie długi mecz. Okej, udało się znowu zablokować. Niestety nie zdążyłem strzelić na pustą bramkę. I ładnie wybił przeciwnik. Trzeba przyznać. Znowu tutaj zderzenie. Mam wrażenie, że to jest drugi mecz rankingowy naszego przeciwnika i nie odblokujemy za bardzo boosta po tym spotkaniu. No chyba, że ma taką zawyżoną rangę. Nie wiadomo, a to się dopiero przekonamy. O. Okej, bronimy. Dobrze, że sobie nie ustaliłem, że nie mogę używać... że nie mogę używać skoków, bo to by była już masakra. A tak to jeszcze idzie wygrać. W ogóle też ciekawe jest to, że mam ustawiony czat tekstowy, że widzę, co pisze przeciwnik, ale przez cały mecz nie napisał absolutnie nic. Szczerze nie wiem. Nie spodziewałem się po prostu. Ciekawe, czy na niższych rangach ludzi nie używają czatu głosowego, czy jak to działa. Okej, znowu się minął. Strzelamy bramkę w taki najprostszy sposób w zasadzie. A może spróbujmy oszukać. Dobra, to było beznadziejne. Jednak wave dashe nie mają sensu bez boosta. I tracimy 10. bramkę. Dobra. Takie kick-offy to jednak podstawa. I cyk, 15. bramka. Jak widzicie, nic trudnego, więc jeżeli macie brąza, to nie narzekajcie, że nie da się z niego wyjść, jeżeli ktoś tak narzeka. Tylko najprostsze zagrania, poćwiczcie i będzie dobrze. O, poprzeczka nas uratowała. Tutaj zdążyłem jeszcze wybić. Na razie nie miałem takiej sytuacji, że mnie przeciwnik kopnął i że musiałem się jakoś ratować. W sumie to by było strasznie ciężkie, bo nie mogę używać obrotu w powietrzu, to bym prawdopodobnie na dachu utknął.
Chociaż chyba gazując też ci obróci samochód, jeżeli już czekasz. Ale zawsze to jest jakieś utrudnienie. Wznowienia też generalnie, jeżeli macie dostępnego boosta, to po prostu sobie nacelujcie, boostujcie i pod koniec możecie wykonać ten taki flip, czy też po prostu podwójny X, podwójny skok w stronę piłki, trzymając tym samym drążek wychylony w stronę piłki, to będzie po prostu najlepsze wznowienie, jakie możecie robić, myślę. Przynajmniej będzie pewne, nie będziecie mogli go za bardzo zepsuć. No i jak widzicie, tutaj wystarczy. No i zobaczymy, czy padnie jeszcze bramka na zakończenie. Na szczęście nie. I co? I w końcu drugie spotkanie. Pierwszy mecz zakończony wynikiem 17-10. Jest to jakiś rekord świata. Ale dostaliśmy bardzo dużo punktów, aż 50. I tym samym zdobyliśmy rangę brąz 2, dywizję 2. No dobra, przeciwnik numer 2. Tutaj widzę, już ma punkty umiejętności na naszym poziomie. Dlatego jeżeli wygramy, to już będziemy mogli używać boosta, bo tego pierwszego sobie nie zaliczam. Nie zaliczę sobie ze względu na to, że no nie miał rangi żadnej, a było powiedziane, żebym wygrał z brązem, a teoretycznie ktoś bez rangi jest gorszy niż brąz, tak powiedzmy. Więc dzisiejszy odcinek to jest naprawdę katorga dla mnie pod kątem trudności. No tutaj przynajmniej pierwsze 40 sekund bez bramek, więc nieco różni się to spotkanie od pierwszego. No i co, strzelamy w końcu. Wykrakałem. Może ten mecz będzie trochę szybszy. Zasadniczo będę chciał trochę więcej spotkań dawać na odcinek. Tak myślę, że minimum 3 będzie optymalnie, żeby mimo wszystko progresować jakoś z odcinka na odcinek. Dzisiaj był ten wstęp oraz pierwsze spotkanie trwało naprawdę długo, więc myślę, że to jest ostatni mecz w dzisiejszym odcinku. Ale też możecie dać znać, co wy o tym sądzicie, jaki format by wam się najbardziej podobał. Myślę, że nie ma co całości spotkań wrzucać, tylko najbardziej znaczące momenty. Okej, tutaj przeciwnik pojechał po boosta i zostawił nam pustą bramkę. Zasadniczo nigdy nie zostawiajcie piłki jadąc po boosta, a już na pewno nie przy swojej własnej bramce, bo to jest największy błąd, jaki możecie popełnić. Co z tego, że zdobędziecie przyspieszenie, jeżeli nie będzie was w bramce i stracicie gola, to naprawdę nic wam to nie da. Tutaj chyba już faktycznie brąz jest prawdziwy. Nie mogę grać piłki na dach, więc jakoś dryblujemy w ten sposób. Ale zobaczcie, taki najprostszy dribbling. Jechałem bez boosta, uderzając piłkę od lewej do prawej. No i w zasadzie przeciwnik nie wiedział, co się dzieje. Chociaż to może nie jest takie łatwe, tak teraz myślę. Ale tutaj przeciwnik się poddał, więc będzie trzecie spotkanie w odcinku. Brąz 2, jak widzicie, nasz przeciwnik też miał rangę brąz 2, więc ja już idę odblokować sobie boosta. No i dobra, ostatnie spotkanie w odcinku. Odblokowaliśmy boosta, więc powinno pójść gładko. Ale przynajmniej będę mógł się skupić na dawaniu wskazówek. Tutaj wznowienie, jak widzicie, czy będzie z tego bramka. No prawie strzeliliśmy gola, gdzie po prostu pojechałem do wznowienia, tak jak powiedziałem, boostowałem i na koniec zrobiłem obrót do przodu. No tutaj chyba każdy z was by strzelił bramkę. W zasadzie przeciwnik spanikował, musicie grać spokojniej, zwłaszcza na tym poziomie raczej nikt nie będzie oddawał bardzo mocnego strzału, bardzo mocnego uderzenia. Więc nie panikujcie, nie ma co lecieć na raz. Możecie sobie poczekać i dopiero później uderzyć w piłkę. W ogóle ciekawe jest to, że ten tutaj ma Feneka oraz opony za granie przed premierą. Także jest to ktoś, kto już dłużej gra w Rocketa. Albo przynajmniej ma stare konto. I z tego co widzę jego ranga, to... Ho ho! Ciekawe, czy to jest prawdopodobnie unranked. Jeszcze nie zdobył rangi, ale poziom wskazuje na to, że wysoko. Aj, dobra, nie trafił na szczęście. Oj, napisał na czacie, to znaczy, że to jest ktoś, kto już gra jakiś czas. Rocketa, dobra, nie mogę brać piłki na dach, muszę pamiętać. Już miałem to w planach. Uderzamy. O nie! No dobra, nasze auto w zasadzie samo się przewróciło na nogi. I strzelamy pustą bramkę. Znowu to, co wcześniej mówiłem. Nic w zasadzie nie musieliśmy zrobić. Przeciwnik zostawił pustą bramkę, bo zwyczajnie się wywalił. Tutaj lecimy na maksa, na prosto. Możecie sobie na tym jak najbardziej zrobić flipa, ponieważ no nie jest to skomplikowane. Jeżeli nie dotykacie, jeżeli po prostu nie wykrzywicie, czy to strzałek, czy to drążka kontrolera, to nic złego się nie powinno stać. I tutaj znowu możemy jechać najprostsze wznowienie, nakierować na piłkę i boostujemy. A na koniec
flip, czyli ten taki podskok do piłki. Ciekawe, czy ten przeciwnik też wyjdzie, jak strzelimy na przykład piątą bramkę, czy będzie wytrwały. Zobaczymy. Lecieć nie mogę, ale znowu pusta bramka w zasadzie. Albo nie. Ładnie to bronił. Podjechać sobie można na spokojnie do piłki. Ja nie mam akurat tego drifta. Zwyczajnie bym do tego zawrócił driftem, ale nie mam jeszcze tej umiejętności. Generalnie drift wydaje mi się, że jest bardzo prosty do opanowania, ale jest naprawdę bardzo przydatny, dlatego polecam, jeżeli jesteście nowymi graczami i jeszcze nie używacie power slide'a czy też drifta, to naprawdę polecam się tego nauczyć, bo moim zdaniem jest to najważniejsza rzecz na samym początku. Tutaj wygrywamy. Zobaczymy, czy dostaniemy już rangę bronz 3. Jeżeli tak, to jest super. O, proszę bardzo, bronz 3. W kolejnym odcinku już powinniśmy mieć spokojnie silvera. No, nasz przeciwnik nie miał rangi, ale mniejsza z tym. Mamy rangę bronz 3, dywizja 3. No i co, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że przyjemnie się wam oglądało. Oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. Jeżeli macie jakieś porady, co bym mógł zmienić w tej serii, to możecie również dać znać. A ja się już z wami żegnam. Elo, elo.